The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Dobra. Tutaj mamy na... O, jakbym się tam zdupsł na ziemię, to byłoby kiepało. Get over here! Nie? Robot psy zajadałem sobie ludzkie ciało, tak? Nie wiem, czy chyba cię popisał na czoło. Dobra. Maca elektryczna ładnie się spisuje. Wow, serio, udało mi się idealną paradę zrobić na to. I tak akurat z tą bronią. Bułka oczyszczenia. Dobra, wiem co to robi. Gro, już mi to mówiłaś. Dla was w poprzednim odcinku. Dla mnie dosłownie 5 minut temu. O, żeś ty! Ko! Serio? Bez jaj. Na spokojnie powinno go do mnie wciągnąć. Elo, grzmotnięcie macą. Okej, okay, tą drugi. Most Alchemików. Okay. Przewodnik Veniniego. Jest, nie, pamiętaj. Po atrakcjach kratu ton drugi. Atrakcja miesiąca Most Alchemików. Most Alchemików jest częścią bulwaru Elysium oraz głównej drogi do krackiego ratusza. Święty Uroboros, znak alchemików, jest umieszczony na konstrukcji tego mostu, aby pokazać, że alchemicy są potężną, uprzywilejowaną klasą, która przeznaczyła na rozwój miasta ogromne kwoty. Dzięki rozwiniętej w kracie w kulturze filantropii można znaleźć tu wiele miejsc z nazwiskami sławnych osób, jak zresztą głosi jego motto: właścicielami miasta są jego obywatele. Najsłynniejszą atrakcją jest ulica Rose Isabel. Nazwano ją na cześć słynnej mecenaski sztuki Lady Isabel Monat. Warto jednak... O, Monat! Tak jak nasza... Czyli tak jak nasza latarnia. Warto pamiętać, że była ona żoną Valentinusa, przywódcy alchemików, bowiem rzuca on to nowe światło na kwestię faktycznego przywództwa nad kratem. Co mi się dzieje, że... Moja dykcja się dzisiaj nie gdzieś chowała. Unia pomiędzy starymi krackimi rodami a organizacją alchemików została odzwierciedlona w tej symbolicznej formie. Moment, herbata. Symbolicznej formie. Fakt, że święty symbol Uroborosa został umieszczony również na ratuszu, rozwija wszelkie złudzenia odnośnie do prawdziwych władców miasta Krat. Ocena 3 na 5. Dobre miejsce, aby zapoznać się z początkami Kratu, jego końcem i jego esencją. Przewodnik powstał... Dobra, to jest akurat... Nieważne. Dobra, skoro tego frajera się pozbyłem, zobaczmy co się kryje w tym miejscu. Fragment słabego ergo i zejście na dół. Do piesków, z innymi. I na most. Dobra, skąd? Wait. I can sense something strange. Jeepers! Is that a butterfly? Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Stary, ale żeś mi stracha nabędził. Myślałem, że ktoś na mnie skoczy zaraz. Ale z drugiej strony, czemu miałoby się w sumie pokazać powiadomienie, że na glebie, że coś na mnie skoczy? Okruch gwiazdy. Okej. Okay. Co to, jakiś wykrywacz skarbów? Motyl międzywymiarowy. Od czasu do czasu w zakamarkach kratu pojawia się motyl międzywymiarowy. Gdy lampa monadów go wykryje, rozświetla się na czerwono, by wskazać jego lokalizację. Gdy bohater zbliży się do ukrytego motyla, ten się ujawni.
po pewnym czasie zniknie, umykając do innego wymiaru. Zabij go, aby zdobyć przydatne... No nie, serio? To jest odpowiednik jaszczurki? Ej no, co za... Stefa kwarantannę zespół petryfikacji nie wchodzić, za tym znakiem są tylko pacjenci. I szaleńcy nie rozmawiać. Trup tego na pewno nie powiedział. Dobra, ale jako że to jest jaszczurka, no to pewnie jak się cofnę do Stargazera i tu wrócę, no to na spokojnie będę mógł go zabić. Mówię namierzyć tego, kto to mówi, ale ewidentnie jest poza moim wzrokiem. No idzie pałujący policjant. A tam chyba gada. O tym. Zobaczmy. Okej. Średnio mi to wyszło. Odskoczyć i się wyleczyć? O co? Ale będę mógł przynajmniej się pozbyć niektórych ziomków. Znaczy, boże, ziomków. Będę się mógł tem. Od razu udać na dół. Coś nie będę musiał tego typa tam na górze rozwalać. Bo nie... Przewróć na te karty. W ogóle, ciekawe mnie, czy to jest seria gard. Tak jak na przykład w Sekiro jest seria parowań. Patrz na przykład walka z Genichiro, gdzie takie coś jest wręcz wymagane. Czy ty mogę zrobić taką seryjkę? Mogę! Ja pierdzielę! Ej, to był totalnie po prostu test. Ale mogę! I udało mi się tym zniszczyć jego broń, co jest najlepsze. Tylek? Który, o dziwo, jest bardzo wytrzymały. On też się porusza wolniej od... Okej, okay, kamień nowy. Spoko. O! Kolejna drabina. Okej. Boże, serio przeżył? No come on! O, dobra, w sumie. Wypróbujmy sobie to. Okej. No to, to zasługuje na ten medal. Nie mogę po prostu, że sam się teraz tak ograłem. Choć z drugiej strony totalnie nie spodziewałem się, że ja to rzucę sobie pod nogi. Bardziej myślałem, że to rzucę po prostu w nich. W taki sposób. Ładnie, one shot! Okej. Okay. Wypróbujmy teraz w takim razie tę drugą. Znaczy tę już trzecią w sumie. Nie, no nie, drugą rzecz do rzucania, ale... A Jezu, Jezu, to było net... przecież to było tu jeszcze zaznaczone. Że w jednorazowych, a nie do rzucania. Dobra, nauka na przyszłość dla mnie. Dobra, czy to też zabije gościa? Nie, to nie zabije. Dobra, jak już się tak osłabiłem, no to może zejdę tam najpierw na dół. Dobra, to out. To zrobione. To na wszelki wypadek też. Wow, czemu mnie po prostu zaskoczyłeś? A, miałem co przez gardę, a oni tak mnie nie walną. W sensie nie walną mnie na gardę. Dobra, i no... to jeszcze coś innego. Dobra, czy to jest pułapka? Ja. Ale to jest pułapka, która może też zadziałać na wrogów. Czyli to jest warte zapamiętania, żeby takie rzeczy
na wrogu sobie testować. Fragment promienistego ergo, coś jeszcze lepszego. Leczenie. Serio, fuck me! Autentycznie. Kurde, nie zobaczyłem, czy faktycznie to i to ergo schodziło. Będę musiał zobaczyć na nagraniu. Czy od uderzeń traciłem ergo. Czy mogę dać się walnąć teraz, tak po prostu. Ja chyba wolę nie. Dobra, czekaj, bo też nie zauważyłem w ogóle, co robi ten atak. Prądnica i miażdżąca szarża. Prądnica zwiększa ataki elektrycznością, a szarża wyskok i pionowe uderzenie we wroga. Dobra. Czyli lepsze jest wykorzystanie tego drugiego. Uderzenie. Już mogę być jak skorpion. O, teraz jeden raz tego pomoc. Leciał dalej z tą szarżą, ale wykonał raz. Czego to jest zależne, czy on raz to wykona raz, a raz więcej razy. Kurde, minusem tej pały jest fakt, że ja właśnie rozwalam tych frajerów na... Rozwalam ich na jeden strzał, przez co oni właśnie... Bez komentarza. Przez co oni właśnie nie są w stanie mi nic tem. Nie jestem sobie w stanie przywrócić tyle życia, ile bym normalnie sobie przywrócił. Czemu jest tak ciężko to parowanie? Widzę ten atak, wciskam ten guzik, ale albo go... Właśnie nie wiem, czy to jest trochę tego mojego wciskania guzika, bo ja go albo wciskam za późno, albo za wcześnie, albo już myślę, że go wcisnąłem, tylko oczywiście nie dociskam guzika sobie do końca, przez to gra nie robi parowania. Czekam akurat na jakąś broń z możliwością lifesteala, nie? I pięknie, jeszcze nie jestem obrażeń w ogóle sobie. Idealny unik udało mi się zrobić, mając jeszcze te klatki nieśmiertelności po wykonaniu ataku. Kolejny księżycowy kamień nowy, to mi się bardzo podobuje. Jest chyba po prostu ślepy za... Czeka, a propos porażenia elektrycznego, co nie? Użyję to, czy nie? O ty skubańcze, o korku gwiazdy. Co, dobra, fair enough, to było trochę zbyt podejrzane, żeby nie było tego. Żeby nie było tam nikogo, kto by tego pilnował. No ale no, praktycznie go się nie trafił, więc niech będzie. Tutaj. Kolejny skrót? W sensie... Czekaj, od której? W sensie od tej strony to jest do odblokowania skrótu, czy od tamtej? Nie, chyba do drugiej. No chyba, że znajdę jakiś sposób, żeby to naprawić, no to wtedy mogę to też od tej strony odblokować. Tak mi się wydaje. Ergo odzyskano. O, bardzo miło. Jeszcze chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj, no chodź. Jeśli nie będzie brutalnego ataku, trudno. Katalizator baśni i okruch gwiazdy. Spoko.
doświadczenie w takim razie. Miałem iść po dachach, kurde, do tego policjanta, a finalnie zwiedzam jakieś totalnie inne miejsce. O, jeszcze fragment Ergo miałem zobaczyć. Nowy. A, jeszcze to. Tak? Czy a nie, awaryjną ochronę to już kupiłem. Dobra. I promieniste Ergo. Opis dokładnie ten sam. Dostaje 500. To się świeci jeszcze bardziej. Praktycznie cały klejmet się świeci. O właśnie, zbiornik Legionu. Polimerowa wkładka aktywująca konkretną zdolność ręki Legionu. Można ją zamontować w ręce Legionu, by błyskawicznie naładować Legion. Polimerowe kule używane w rękach Legionu opracowano we współpracy z wytwórnią Veniniego. Po umieszczeniu w rękach dochodzi w nich do reakcji chemicznej. Dobra, a czekaj, już odczytałem sobie. Okej, kto to był? O, tu chyba. O, yep. Who is it? Is that you, Murphy? Oh, I guess not. Sorry, I thought you were my friend, Murphy. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave so you don't catch the disease from me. Okej, czy Pinokio naprawdę jest aż tak podobny do człowieka, że oni nie widzą, że on jest marionetką? Też dobra, rozumiem całość wyglądu, bo jak tak się patrzy po prostu w twarz, to widać, że to jest po prostu człowiek. Ale czy oni nie widzą tej wielkiej łapy metalowej z tym hakiem? Czy może oni po prostu myślą, że to jest jakaś proteza? If only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could... Murphy. To już się powtarza. Pewnie, więcej. O, dostanę ogniwo. Razy dwa, pięknie. To oberwałem. I mamy... Ten problem jeszcze dziadno? Standardowy przetwornik izolujący związkopracowni. Pięknie. Pierwszy przetwornik. Nowy, co warto zaznaczenia. Dobra, najpierw poczytajmy stary. Części zwiększające odporność meretek na atrybuty. Prawiące zmiany z... Odporność związane z atrybutami zmiany statusu. Tutaj poprawiają odporność na porażenie elektryczne. Najpierw ten stary. Starej generacji część produkowana przez Związek Pracowni to stary, lecz tani i sprawdzony projekt, przez co nadal jest też najczęściej używanym. I izolujący jest troszeczkę cięższy, ale ma lepsze redukcje, więc oczywiście, że go wezmę. Część opracowana niedawno przez Związek Pracowni stanowi nowy projekt i jest na tyle wszechstronna, że można wykorzystać w różnych miejscach. Okej. Okay. Rolki mam dalej normalne. No i co? Chyba w sumie poziom ulicy to zwiedziliśmy chyba cały, tak mi się wydaje. Jak tu wejdę, to jestem gdzie? A, to jest ta drabina, dobra. Okej. Nawet miło, nie powiem, bo mogę się od razu do tego kopa. Może lepiej byłoby sobie najpierw się wyleczyć. A, dobra, Jola. Zobaczmy. Dobra, idzie. Ale jak blisko! Ale i tak jestem zdaniem, że jakbym go pewnie po prostu ogłuszył, bym uzyskał ten atak brutalny, czy tam... No, ale już to nazwę to brutalnym atakiem po prostu. Wiem, że Bladborn się tak chyba nazywało. To prawie na pewno gwarantowałby mi zabójstwo tego gościa. Nie wiem czemu, ale ciężko jest mi wyczuć po prostu te jego ciosy.
Nice! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Dobra, mamy gościa. I mamy jego broń jeszcze. Dobra, na szczęście użyłem... Na szczęście wykorzystał mi ładowane ataki, zdało mi się go ogłuszyć. Pięknie. Cyk, zobaczmy te pały od razu. Ja sobie tu zamontował. No to niestety jestem przeciążony. Tak więc dobrze. Jak to wygląda? Lżejsza. Większy atak fizyczny. Reszta jest na minus. No i nie ma tego atakowania pulsem. No, no dobra, no możemy sprawdzić, jak się tym walczy. Pałka policyjna używana do samoobrony przez kradzką policję. Tą twardą bronią można skutecznie razić najróżniejsze rodzaje marynetek. Po brutalnych protestach w Związku Zawodowego Fabryki Pałki i Kradzkiej Policji zaczęto malować na czarno. Powodów nie trzeba wyjaśniać. No chyba jednak trochę trzeba. Bo ja na przykład nie wiem dlaczego. Rękojeść zdobią żłowienia, które zapewniają pewny chwyt. Można połączyć ją z dowolną głownią. Okej. Okay. Nie okradaj domu policjanta, nie trafisz do paki. To bilet w jedną stronę do kanałów, do których wbijecie pałka policyjna. Porada emerytowanego drobnego złodziejaszka. Ja rozumiem, złodziejaszka, który cudem przeżył takie spotkanie. Dobra, tutaj coś dostałem? To co widzę, to nie bardzo. Tu jest pusto, no to pogadajmy wreszcie z tą panią. Jak coś, całą tą drogę do tego gościa, wszystkie te podejścia wycinam, żeby jak najwięcej odcinka sobie swalić na chodzenie tutaj. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Whiskey? Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Jak to łuski? Na co ci ludzie chorują? Plus nie żeby coś, ale trochę powątpiewam, czy twoje dziecko jeszcze żyje. Jeśli mowa o faktycznym dziecku. Uwaga, strefa kwarantanny. Okej, to jest to samo, co było tam na dużym drzwiach. Podarty rysunek. Swędzi. Zedrzeć skórę, a płynie niebieska krew. Krew! Krew! Śliczny kokon. Niebieski anioł. Radosny apetyt. Niebieska śmierć. Co za uczta. Śmierć, śmierć, śmierć. Ja żyję! Swędzi. Rysunek to brzmi jak podarty wierszyk. Wyznanie. Pał! 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 Kurde, nie da. Dobra.
do oczyszczenia. Kolejny ziomek. Oho, i skróci chyba. Tylko zębawę. Dobra. Adblockowi bierę najpierw. I to jest to. Wow, to mi się perfekcyjnie zrobił. Pałujemy. Trundle approves. Zobaczcie, teraz mogę iść ze Stargazera, zejść tutaj, dobić tych i iść od razu tędy. Bardzo ładny skrót. Wyblokowane przejście. Narzędzie do awaryjnych napraw. Drugie, jakie znalazłem. I drugie, jakiego nie wykorzystałem. Wiem, co to jest za miejscówka, dobra! Kojarzę to z przejścia demo. Tu się właśnie kończyło demo, tam powinien być Geppetto. O! O, czy to jest... Czy to jest... Od razu do Stargazera? Winda? Tak! Ha! Ale miło! Dobra. Proszę bardzo. Użyjemy, żeby się w pełni wyleczyć. No i co? Zjeżdżamy na dół. Ten trochę szkoda, że nie mogę tej windy od razu wysłać na górę, no ale mi się trudno. Chyba, że mogę. Nie, to jest tylko, żeby ją sprowadzić, żeby ją wysłać. Miejmy te bronie, te pałę. Gdyby się lepiej ją wykłapał. Proszę. Długa odporności, razy dwa. Okej. Okay. Teraz co? Ta pała? Czy może coś innego? Może tam już tej pale krackiej policji, bo jeszcze nie wypróbowałem w ogóle tych zdolności w ogóle tej broni. Dobra, ile mam jeszcze łącznie tego? Ostatnie 3. To może lepiej nie będę tego jeszcze wykorzystywał. O, patrzcie, tym razem normalnie otworzyliśmy te drzwi, a nie takim pierdolnięciem jak do tego. Nie taki pierdolnięcie jak do tambur majora. Wszystkie marionetki zostaną zniszczone. Ale to jest gdzieś napisane, czy to chodzi o to? Purge Puppets. Trochę wątpię. Nie wiem, czy purge oznacza zniszczyć wszystko. Come out, Geppetto! You've got a lot to answer for! No, powiesz coś jeszcze? Chwilowo milczy. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father! You and the alchemist scheming together! Tell me the truth! What's your problem? I'm here for the old man, get lost! Wait. Ja też. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Kto mówi o przekradaniu się? Ja przyszedłem po tego gościa, po którego i ty przyszedłeś. I proszę, mamy głosa. I'll kill you both, then string you up on the bridge! Bojemy, bojemy! Ja zapakuję obronę. Błąd, że ty nie przeczytałem, co to robi. Lecz, lecz!
części. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Powtarzasz się. No god damn it! Okej, to było totalnie useless. Wiedziałem. For sure. Dobra, podejście drugie. Ale patrzcie, jak sobie czeka na mnie. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. Jakie ukazywać sobie? Ale tu... mogę mu backstaba zrobić! To znowu. Czy to jest ze mnie sposób? Cursed puppet! Not again! No chodź, no chodź. Weź tak zaatakuj, żeby mógł coś sobie przejść. Czemu mnie złapało? No. Teraz to już musiał. Działa to leczenie? Czy na niego zadziała? Nie, to nie zadziała, bo jest... To nie tyle za... A nie, dobra, działa, tylko muszę go tutaj w tym momencie złapać. Czy może tak za... Właśnie wykuńcz to. No to żegnamy. The truth. Now I feel bad for my comrade. Okej, za drugim podejściem udało się go pokonać, ale widać, że ta pała miała główne znaczenie. Czy większe znaczenie, jeśli chodzi o obrazę. A, no tak, bo po raz pierwszy zabiliśmy człowieka. Jest Geppetto! Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Okay, mamy strój, narzędzie motorowe Enigmy i chyba jakiś klucz. Nie czytam do końca. Zanim pogadamy dalej, sprawdźmy te rzeczy. Sprzęt. Broni nowej nie mam. Przedmioty do użycia. Zobaczmy. Tutaj. O, proszę, ampułki oczywiście mogę mieć 5 tu. I odporność. Ciekawe. Dobra, z nowego. Testów też nie mam nowych. Mam ten strój cały. Szaleniec, który zapadł na śmiertelną chorobę, przestał się bać marionetek i zespołu petryfikacji. Chciał tylko dowiedzieć się, dlaczego zginęli jego znajomi. Suchnie bezwzględną brutalnością. Wiedziałem, że to ma zapach, no dobra. Okej. Okay. Wygląda spoko. Ta maska. Nie, za maskę podziękuję. Jeśli będą to jakieś maski, albo durne czapeczki, no to nie ma bata, żeby to nosił. To jest jedna rzecz. Dalej. Ja
zostały. Tu. Aktywowanie funkcji. Narzędzie montażowe Enigmy. Narzędzie pozwalające zmontować ze sobą i rozmontować głownię oraz rękojeść. Montowanie broni dostępne jest w Stargazerach i Eugenie. Może Eugenium po prostu by tam nazywał, bo to jakoś... Bo Genium, o, Ugieni. Bo na polski to jest dosłowne tłumaczenie tego imienia. W starciu z nieludzkim wrogiem zdrowy rozsądek musiał trafić na boczny tor. Warsztat i tropiciele zajęli się montowaniem najróżniejszych głowni i rękojeści, dążąc do skonstruowania najpotężniejszego oręża. Okej, czyli teraz będę mógł rozmontowywać te rękojeści i montować z nich, co będę w sumie chciał. Czyli na przykład zrobić sobie, właśnie to co mówiłem, jedna rękojeść i druga głownia. I tak dalej, i tak dalej. I klucz, tak, klucz do krackiego ratusza. Klucz, który miał przy sobie szalony osioł. Otwiera przejście na most alchemików po drodze do krackiego ratusza. Szaleńc pragnął, gdy śmierć jego towarzyszy została okupiona krwią. Gdy nareszcie odnalazł ojca marionetki, zaryglował za sobą drzwi i zażądał odpowiedzi. Ale właśnie, to jest pytanie, czy Geppetto faktycznie wie, dlaczego marionetki dostały Jobla, czy on też tego nie wie i też próbuje dociec, dlaczego marionetkę odbiło. I want to hear all about your experiences, but now isn't a good time. Use the stalker's key to open the bridge door, then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Croc when you're done. I want to hear all use the we'll catch up. I want to hear use the we'll catch up. Jak usiądę przy Stargazerze, no to on oczywiście tam zniknie. Się teleportuje do hotelu Krat. Chociaż umówmy się, jako że porządnie oczyściłem drogę, no to po prostu tam przejdzie. Okay. Kracki ratusz. Zobaczmy. Będzie tam? So about that weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Okej, zmontuj broń. Broń możesz montować u Genii, w hotelu lub przy Stargazerach w innych lokacjach. Rozmontowuj broń na głowie i rękojeści, a następnie składaj z nich inne kombinacje, lepiej odpowiadające twojemu stylowi walki. Połączenia rękojeści i głowni decydują o cechach broni. Okej. A, tak to mogę zrobić. Dobra. To zobaczmy na przykład tą głownię. Czekaj, celowa ta koncentracja. Zwiększa atak. Tutaj. Tymczasowy P. Aha! O to chodzi z tym, z tą obroną absolutną. Wstaj perfekcyjny blok ataków. Znajdź moment w trakcie ataku wrogi i odbij go wyprowadzając potężny cios. Parowanie gardą. Okej, to może być niezłe. To jest ta szarża i konsekwencja. Zwiększa atak. Zwiększa atak następnego ciosu. Dobra. No zobaczmy taką kombinację. Tak chcę. Okej, zmontuj broń. Dobra, to jest moja nowa broń i przez to teraz tutaj na przykład mogę wsadzić głownię rapiera zimy z głownią rapiera. A i tak, z rapierem. Poczekaj, co ja tam wsadziłem? Rękojeść i głownia. No. A czekaj, głownia rapiera.
Tu jest rękojeść wielkiego miecza, o właśnie, już się zagapiłem trochę. No i zmontuj. No i okej. Nie takie złe. I dobra, w sumie to jest nawet fajny moment, żeby zakończyć materiał. Pobawiliśmy się nową mechaniką. Dodatkowo też ogarnęliśmy sobie... To jest ta pułapka. Myślę, że jak stoi, to jakoś magię będzie odwalał albo coś, ale nie, to tylko ta pułapeczka to sobie jest. No dobrze, ode mnie to będzie te materiały. Tyle. My widzimy się w kolejnym ty... Mam cztery! Mam cztery ogniwa! Nice! Nie wiem, za co mi to wpadło, ale jestem naprawdę wdzięczny. Może za tego bossa, kto wie. Okej, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!